Witajcie. Chcę dzisiaj powiedzieć o tym, co ma miejsce ostatnio, a mianowicie jest ten koronawirus i czytałem przed chwilą, że jakiś inny wirus jeszcze jest. Ma miejsce to w czasach ostatecznych, w których żyjemy. Jakkolwiek, jeżeli chodzi o nazwy tych wirusów, dlatego podałem nie tylko koronawirus, ale jeszcze o innym czytałem przed chwilą. On nawet nie ma nazwy, chodzi o to, że dzieje się to, co przepowiedział Pan Jezus, tak? I też rozmawiałem w ogóle z moją mamą na ten temat i wspomniała o tym, że to miało miejsce już kilkadziesiąt lat temu, że były te wirusy i tak dalej, że jakiś inny wirus pozabijał bardzo dużo osób. I chcę właśnie do tego przejść, że to nie jest tak, że skoro to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, a nawet kilkaset lat temu, a nawet tysiąc lat temu, a nawet dwa tysiące lat temu, to te dwa tysiące lat temu nie były czasami ostatecznymi. Ja za chwilę przeczytam z Dziejów Apostolskich, że również ten głód miał miejsce, tak? Ale oni także wierzyli, że to są czasy ostateczne. Zanim do tego przejdę, Ewangelia według świętego Mateusza 24, jak Pan Jezus przepowiadał, że to będzie miało miejsce, tak? 7 werset. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Więc nawet to, że to ma miejsce w tej chwili, to i tak to jest początek boleści. Bo dalej jest napisane, wtedy wydadzą was na łdy rękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia, tak? Więc to, że to ma miejsce, głód i zaraza, to jest tylko początek. Jeszcze nawet nie wystąpiło, wiecie, królestwo przeciwko królestwu. I nie jesteśmy jeszcze znienawidzeni przez wszystkie narody. Są prześladowania chrześcijan w niektórych miejscach, w wielu miejscach na świecie, tak? Ale powiedzmy, w Polsce nie zabijają zabicie chrześcijaninom, tak? W wielu miejscach, w Wielkiej Brytanii powiedzmy, też nie zabijają zabicie chrześcijaninom, więc i w wielu miejscach w Europie. Więc to nie jest tak, że w tej chwili wszystkich chrześcijan zabijają. Jak to będzie miało miejsce, to każdy, kto będzie chrześcijaninem, gdziekolwiek będzie mieszkał, to będzie zabijany z powodu imienia Pana Jezusa. Ale dzisiaj chcę przejść do tego, że Pan Jezus powiedział, będzie głód i zaraza. Czemu chcę o tym powiedzieć? Ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, to mogło mieć miejsce 2000 lat temu, i to były czasy ostateczne. I ja tu przeczytam z Dziejów Apostolskich, 11 rozdział. Zobaczcie, bo to jest ciekawe. Dwudziesty siódmy werset. A w tych dniach przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. I jeden z nich, imieniem Agabos, powstał i oznajmił przez ducha, że w całej ziemi nastanie wielki głód. W całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za cesarza Klaudiusza, więc to się wypełniło. Ten głód miał miejsce. I co mogli pomyśleć apostołowie? To jest to, co przepowiadał przecież Pan Jezus, tak? Że w czasach ostatecznych będzie głód i zaraza. I zobaczcie, to miało miejsce około 2000 lat temu, tak? A jednak to nie były czasy ostateczne. Co wam chcę przez to powiedzieć? Pokazuję i objaśniam. Słuchajcie, to, że w tej chwili te rzeczy mają miejsce, to owszem jest znakiem czasów ostatecznych, ale nie jest powiedziane, że w 100%, jak to powiedzmy Artur Jankowski mówi, za tego pokolenia przyjdzie Pan Jezus. Tak?
Ja jestem z tych, którzy wierzą, że Pan Jezus może przyjść w każdej chwili, mimo tego, że wierzę, że to nastąpi po ucisku, to i tak jestem czujny i tak przekazuję, pokazuję i objaśniam, że to może mieć miejsce i tak w każdej chwili, i tak w każdej chwili powinniśmy czuwać. Ale co powiedzmy, jeśli my sądzimy, że jesteśmy tym pokoleniem, tak, a to nastąpi za kilkaset lat, powiedzmy, mimo tego, że już widzimy, że nadchodzi to z nami bestie i tak dalej. Co jeżeli apostołowie myśleli, że za ich czasów tak było? Oczywiście nie było tej technologii i tak dalej, tak jak w tej chwili, tak? My widzimy, że jesteśmy znacznie bliżej niż apostołowie. No wiadomo, minęło 2000 lat, tak? Ale my możemy sądzić, że to są czasy ostateczne, bo widzimy, co się dzieje, tak? A to może nastąpić za kilkaset lat. I co wtedy? I co wtedy powiedzą ci prorocy, którzy sądzili, że to będzie miało miejsce za chwilę, tak? W tym pokoleniu? I potem umrą i ci ludzie, którzy widzieli ten przekaz, uznają takich ludzi za fałszywych proroków. Także moje polecenie do takich ludzi, którzy uznają, że jesteśmy w tym pokoleniu, jest takie. Jest następujące. Pokazuję i objaśniam. Nie wychodźcie za daleko naprzód z tymi proroctwami, że to już w tym pokoleniu nastąpi. Może nastąpić, ale nikt z nas tego nie wie, tak? Nikt nie wie tego na 100%. Nie wiemy tego. Widzimy, że rzeczy mają miejsce, że owszem, jest głód, tak, w wielu krajach jest zaraza, ale to jeszcze nie koniec, tak. 2000 temu też mogli myśleć, że to już koniec, bo był ten głód, celowo przeczytałem w Dziejach Apostolskich, to mogło mieć miejsce potem jakiś głód 1000 lat temu, tak, kilkaset lat temu, kilkadziesiąt lat temu i w tej chwili jest zaraza. Tak? I może to nastąpić za kolejne 100 lat, jeżeli Jezus jeszcze nie wróci. Więc nie wiemy, kiedy to nastąpi. Czuwajmy cały czas, tak? Ja także jestem z tych, tak jak mówiłem wcześniej, którzy uważają, że należy czuwać cały czas, ponieważ Pan Jezus tego nauczył. Nauczał oczywiście, że pewne rzeczy mają poprzedzić Jego przyjście, jak właśnie ten głód, zaraza i tak dalej, tak? Ale to nie oznacza, że mamy prorokować, powiedzmy, że w 100% przyjdzie Pan Jezus za chwilę, tak? Ja kilka, jeżeli chodzi o Artura Jankowskiego, ja i tak kilka filmów ustawiłem na prywatnych, powiedzmy ten filmik, jak biznesmen rozdaje grube dolary, tak? Bo też nie chodzi mi o to, żeby go potępiać i tak dalej. Tym bardziej, że w jednym filmiku nawet fajnie mówił ostatnio, jak to są fałszywe proroctwa, że Świadkowie Jehowy wyznaczają daty. A czy to nie jest właśnie hipokryzja, jeżeli chodzi o Artura, że on mówi w 100% my jesteśmy tym pokoleniem, tak? Powinien cofnąć ten przekaz. Ponieważ to może okazać się błędne. Jeżeli, powiedzmy, Artur był umarł za jakiś czas, to tak jak mówię, ludzie by z całą pewnością mogli go uznać za fałszywego proroka, tak? Bo on był umarł i by się okazało, że nie jest tym pokoleniem, za którego przyszedł Pan Jezus, tak? I by można było z całą pewnością uznać go to, co on powiedział, za fałszywe proroctwo i go za fałszywego proroka. Więc nie wychodźmy zbyt naprzód z tymi proroctwami. Obserwujmy wszystko, to, co ma miejsce, tak? Nie lekceważmy tego, ale uważajmy też, aby nie wychodzić zbyt naprzód. Okej, to by było na tyle. Aha, jeszcze jedno. Bo jest w pewnym stopniu ten głód i zaraza i
to, że Pan Jezus to przepowiedział, to my tego nie zatrzymamy. Nie ma opcji, żeby to zatrzymać. Jeżeli coś jest w Biblii, to nie ma opcji, aby to zatrzymać. Jeżeli Pan Jezus powiedział, że będzie głód i zaraza, to to będzie miało miejsce, bez względu na to, co my uczynimy, tak? Więc to się musi wypełnić. Dlatego Pan Jezus powiedział, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Więc te rzeczy będą miały miejsce i będzie jeszcze gorzej w tej kwestii, tak? My widzimy i tak namiastkę tego, co ma nastąpić. Ja chcę mówić prawdę, tak? Że będzie jeszcze gorzej niestety w tej kwestii. Jak możemy się ochronić? Czy przez zakładanie masek? One nic nie dają tak naprawdę, tak? Ja wierzę, że najlepiej przez modlitwę i post to by było najlepsze rozwiązanie, jeżeli już ktoś by chciał się przed tym uchronić, chociaż i tak nastąpi bardzo dużo zgonów z powodu głodu i zarazy i to i tak jest nieuniknione, tak? Ale tak jak mówię, w pewnym stopniu możemy się chronić. Okej, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.